Moim Państwa gościem w studio jest pan Artur Janicki, twórca, bo chyba tak mogę nazwać, tak. Świdnickich Nocy Jazzowych. Witam serdecznie. Dziękuję. Panie Arturze, no właśnie tegoroczne Świdnickie Noce Jazzowe 20, więc jubileuszowe, dobiegają powoli końca. Pod jakim hasłem w tym roku przebiegały? Przebiegały może nie pod takim konkretnym hasłem jak ubiegłoroczne, czyli stringi. Chodzi o struny, ale też wokół strun się w jakiś sposób obracały. Chciałem tylko jeszcze nadmienić, że w tym roku na Gali Przedsiębiorczości w Świdnicy zostały uznane jako sudecki produkt regionalny. Także dziękuję wszystkim, którzy głosowali na tą imprezę jako produkt, może nie namacalny, ale słyszalny. I tutaj no, chciałem jeszcze raz powtórzyć, że może nie odebrałem tego jako ja nagrodę osobistą, ale należny hołd i cześć oddany dobrej muzyce, bo mówię, wobec sytuacji, może tego, co nas otacza, w sensie podawania muzyki nie najlepszego, nie najlepszej jakości zawsze, to jest naprawdę fantastyczna nagroda i myślę, że to z tego należałoby się cieszyć. Oczywiście będąc tutaj ostatnio w studiu zapowiadałem Scotta Hendersona, Urszulę Dudziak, ale Scott Henderson pojawił się w ramach takiego cyklu Światowych Top Gitarzystów w Świdnicy. Autorem tego projektu, pomysłodawcą jestem ja, autorem, wykonawcą Krzysztof Zawadzki, lider zespołu Walkaway, perkusista, który zaprosił właśnie do tego projektu Scotta Hendersona, który przyjechał z basistą Feltonem Crewe. Potem Eric Gaze w lipcu, mówi się, że to jest taki zastępca Jimiego Hendrixa, chociaż on wcale się do tego nie przyznaje, a wręcz odwrotnie, no mówi, cieszy się, że jest porównywany, bo gra rzeczywiście odwrotnie, tylko wiosło, czyli gitarę ma ustawioną normalnie. Jimi Hendrix miał po prostu gitarę odwróconą, nie tą kolejnością strun. I Eric Gaze pojawił się w towarzystwie Seltona Cola, a teraz 27 w Teatrze Miejskim, znaczy 27 listopada w środę o godzinie 19.15 zagra wirtuoz gitary Mark Whitfield z Jamesem Jennesem i oczywiście z Krzysztofem Zawadzkim. Czyli te składy mniej więcej wyglądają zawsze podobnie. Gitara basowa i perkusja. I tutaj mamy takie spektrum porównawcze, prawda, wszystkich tych gitarzystów, światowych top gitarzystów, który każdy gra inaczej, każdy ma no, inną duszę, inną muzykalność, inną technikę. Jedni są bardziej porywający, drudzi bardziej każą się skupić na tym, co grają. I tutaj mamy taką, mówię, tą skalę porównawczą, jeżeli chodzi o muzykalność i technikę. Mark Whitfield urodził się w 1966 roku. Może nie jest muzykiem młodym, znaczy starym. Uważa się, że to jest taki rocznik młodego muzyka. Natomiast jak większość geniuszy zaczynał nie na takim instrumencie, gra na instrumencie jako geniusz, nie na takim, na którym się kiedyś uczył, bo zaczynał od kontrabasu, od saksofonu. Michał Urbaniak zresztą też jest przecież saksofonistą, tak naprawdę dzisiaj kojarzymy go tylko ze skrzypcami. I dopiero lata 80. pokazały, jak zaczął grać w Nowym Jorku, potem studiować w Berkeley, Bostonie, że jest już że po prostu łapie dobrze gitarę, no ale ta edukacja się przydała, zaczął grać z najlepszymi. Najpierw się uczył od George'a Bensona czy Kenny Barrella, potem zaczął z nimi współpracować, jak z Chrisem Bottim, z Quincy Jonesem, prawda, ze Stingiem. No i okazało się, że wyrósł nam na chłopca, który jest niesamowicie utalentowany. No dzisiaj mówi się, jest wirtuozem gitary. Także no cóż więcej dodać, zapraszam po prostu posłuchać 27 do Teatru Miejskiego do Świdnicy. 20 noce jazzowe. Czy obserwują Państwo, że wychowaliście sobie kolejne pokolenie słuchaczy? Tak, jest nowe pokolenie słuchaczy, bo pamiętam tych 17-18-latków, którzy przychodzili na te pierwsze edycje. To są dzisiaj poważni ludzie, uprawiają poważne zawody, mniej poważne, gdzieś tam pracują na mniej może odpowiedzialnych stanowiskach, ale łączy ich taka jedna idea, słuchanie tej muzyki. I to fajnie, gdzieś tam wracają po latach ze Stanów, gdzieś tam z emigracji i pytają się, że już nie było ich tam 5 czy 10 edycji i wracają do tych korzeni, do tego słuchania. Gdzieś tam kiedyś, prawda, gdzieś to się w nich zaszczepiło, więc to zakiełkowało i ten trend do tego, żeby to dalej gdzieś tam sobie kultywować, słuchać jest. Cieszy nas to bardzo. Mówię, bo to jest takie wielopokoleniowe, no bo są ci, którzy byli od samego początku i dzisiaj, no mówię, no siwe włosy,
już nie ciemne, też jak patrzę na stare archiwalne zdjęcia, gdzieś tam jakiś wąs śmieszny, hiszpański, jak patrzę, mówię, matko, to ty, no ale... Dlatego po prostu, no tak jakby to było wczoraj, tak jakby to było wczoraj od pierwszej edycji, no ale... No niektórzy jeszcze brzuszki mają, tak jak Krzysztof Zawadzki, lider Walkaway. Pamiętam kiedyś taki szczupły chłopaczek, bo to jeszcze byli młodzi ludzie, no 30 parę lat. No dzisiaj patrzę, już ma tych 15 kilo więcej. Oczywiście power cały czas ten sam, humor dopisuje. I mówię, no Krzysiu, czy wypadałoby coś zrobić z tą twoją posturą? Kupiłem ci kiedyś czerwone spodnie, już nie pasowały, bo on zawsze występuje na scenie przeważnie w czerwonych spodniach za perkusją. I czy będą za krótkie, czy za długie, nieważne, ważne, żeby były czerwone. No i już po prostu nie pasują. Gabaryty się zmieniły, tak, mówię, tak się zmieniamy przez te 20 edycji. Tutaj mówię, to jest taki właśnie kawałek historii, który pokazuje nie tylko zmiany w muzyce, ale zmiany w nas. A są młodzi ludzie, którzy chętnie słuchają jazzu? Są. Powiem szczerze, my tak nie narzekajmy na tą młodzież, bo to nie jest do końca tak, że oni wszyscy są gdzieś tam zaszufladkowani i mają ten swój świat zamknięty wokół jakiegoś techno czy coś w tym rodzaju. Nie, bo moja żona uczy w takiej szkole, która jest właśnie o profilu humanistyczno-artystycznym i te dzieciaki chętnie przychodzą i to dostają wyjściówki w nagrodę. Traktujemy tą imprezę przede wszystkim jako edukacyjną, no bo to jest edukacja. Czyli muszą się uczyć na dobrych wzorcach, na dobrych, brać, czerpać z młodych muzyków, z dobrych młodych muzyków też, którzy gdzieś tam już funkcjonują w tym świecie, są już utytułowani i są absolwentami dobrych też uczelni muzycznych. I wiele tych osób potem ląduje właśnie w Katowicach na Wydziale Jazzu, Muzyki Rozrywkowej czy Muzyki Klasycznej we Wrocławiu i podejmują studia kierunkowe na zakresu gdzieś tam wokalizy czy ewentualnie instrumentu, którym gdzieś się tam kiedyś kształcili. Także to nie jest do końca... Nie jest tak źle z naszą słucha. Nie, naprawdę jest gro młodych ludzi, którzy autentycznie podchodzą do tego poważnie i powiem szczerze, znają się na tym. Znają się na tym, znam takich, którym też pomagałem gdzieś tam ulokować się w Amsterdamie na słynnym konserwatorium porównywalnym do Berklee w Bostonie. Właśnie studiują jazz, gitarę, studiują perkusję i sobie doskonale radzą. Już mieli w szkole średniej poukładane, wiedzieli, co będą robić, co będą grać i czego słuchać. Także to już naprawdę jak na młodych ludzi to niesamowita konsekwencja, którą po prostu podziwiam i zazdroszczę, bo ja w tym wieku naprawdę jeszcze byłem bardzo głupi. A co się zmieniło od pierwszej edycji? Czy te spotkania jazzowe ewoluowały? Ewoluowały, to znaczy ta jakość muzyki była zawsze mniej więcej na bardzo dobrym poziomie, bo staraliśmy się zapodawać, przegraliśmy kilkaset godzin naprawdę dobrej muzyki. No, zdarzały się czasami niewypały, no bo to jest normalne. To jest tak jak na polu bitwy. No. Jest jakiś niewypał, prawda? Mina gdzieś tam nie wybuchnie. Ale z reguły muzyka była ta sama. Zmieniła się natomiast trochę formuła, jeżeli chodzi o podanie tego wszystkiego. Zmieniły się zestawy, prawda? Nie ma śniadanie, obiad, przystawka, zupa, drugie danie, deser. Bo kiedyś graliśmy od godziny 20-21, kończyliśmy o 4 o 5. Inny duch już jest w narodzie. Ludzie jednak pędzą zaraz do tych domów, nie wiem, do internetu, do telewizji. Nie wiem o co chodzi. Nie ma już tego ducha. Owszem, przychodzą, słuchają. Nawet wałbrzyszanie, którzy przyjeżdżają, a przyjeżdżali kiedyś. Oni zostawali, bo nie zostawali w klubie Bolko do 5 rano. Do 6 do pierwszych autobusów 31, prawda? Bo jeszcze bar hulał, jeszcze ostatnie dżemy. Gitarzyści odstawiali o 5 już czy o 4 gitary, czy tam saksofony. I to była atmosfera właśnie nocy. Została tylko nazwa. Gdzieś tam zaczynamy wieczorem, ale no, kończy się to około 22. Także no, nie ma już tego ducha nocy, prawda? Muzyka jest dobra dalej, jakość muzyczna niepodważalna. Natomiast mówię, no ta formuła trochę się gdzieś tam zabiedziła i no, nie ma to już takiej typowej formuły nocy. Są to koncerty, jeden, dwa i na tym się kończy. Nie ma już tego dżemu, nie ma tego zestawu typowego właśnie składającego się z przystawki, zupy, drugiego dania i deseru. A czy jest szansa, po prostu danie główne, że kiedyś w Świdnicy usłyszymy Chrisa Botiego, bo ja się przyznam, że zakochałam się w jego trąbce. Tak, jest bardzo subtelny. Ja na pewno nie mogę mu powiedzieć, że jest wirtuozem trąbki, ale jest niesamowicie ciepłym muzykiem.
wydobywa się z jego trąbki pewne ciepło, prawda? Bo jak się słucha Tomka Stańki, który robi no, pewne no, są ewolucje, które no, ciężko określić. On mimo na mikrej postury człowieka wydobywa z tej trąbki no, coś, co można powiedzieć no, jest diabelskie. Taki Paganini trąbki, prawda? Jest takich paru trębaczy, Dizzy Gillespie, prawda? Rosły te żabki. Człowiek no, z pewną charyzmą, no, który już no, trochę lat gra. Botti natomiast prowadza pewną taką atmosferę, ciepła. Nie jest to trąbka może jakaś wirtuozerska, ale no, ma atmosferę. To jest atmosfera. Chris Botti robi atmosferę, on jest rozpoznawalny. On jest taki lightowy, bo mówi się, że to jest taki soft jazz, prawda? Nie jest to ten taki jazz, który ma gdzieś tam, że jest tam gdzieś osadzony, prawda? W takim mainstreamowym zestawie grania, że zaraz usłyszymy od Bottiego nie wiadomo co. On prowadza taką atmosferę, jest niesamowity, jest mistrzem, pod tym względem jest mistrzem, bo to jest też taki Christopher Titz w Niemczech, który bardzo podobnie, i tu może jest takie mylne czasami, człowiek nie wie, czy to Botti, czy to Titz, prawda? Takich, ale no jest szansa, no mówię, jak pojawił się Scott Henderson, Randy Brecker, pojawiali się Bill Evans, Bob Malak, no tyle nazwisk, no chciałbym tutaj wymieniać, to musielibyśmy jeszcze siedzieć parę godzin, ale na pewno nie zrobimy tego w sali teatralnej, bo jest za mała. Jeżeli już to myślę o takiej formule jazz na Starówce i wtedy zrobić wiosną i latem, i chyba do tego wrócimy, lub w okolicach Kościoła Pokoju, koncerty plenerowe właśnie dla gwiazd. Myślę, że to się sprawdzi. To jak rynek jest akuratnie, rynek jest akuratnie takim miejscem, że mieści dużą ilość osób i ludzie chętnie przyjdą. Jest troszeczkę pomysłów na ustawienie tej sceny tak, żeby ogarnęła na przykład wieżę i rynku i damy sobie z tym radę. Czyli Świdnickie Noce Jazzowe mają ugruntowaną pozycję nie tylko w Polsce, ale i na świecie, skoro takie gwiazdy tu przyjeżdżają. To znaczy festiwali w Polsce jest dużo. Ja pamiętam, kiedy się zaczynali, nie było dużo. Nie funkcjonował jeszcze Jazz na Dodo, także Wrocław przyjeżdżał do nas albo jechał do Głogowa, bo tam były te jesienne spotkania z bluesem i z jazzem. I to były ośrodki, które tak zdecentralizowały ten Wrocław w sensie pojmowania Wrocławia jako takiego centrum. I Jazz na Dodo, kiedy wrócił do Łask, potem Jazztopad, no to no, pojawił się solidny konkurent w sensie budżetu, no bo jak porównywać Wrocław z budżetem do naszego budżetu, ale jak na tą relację, to powiem szczerze, nie mam kompleksów i dajemy sobie świetnie radę. I to nas cieszy, że akurat gdzieś tam Mark Whitfield, który wystąpi w środę, dzień wcześniej jest gwiazdą, jedną z głównych gwiazd, dwóch gwiazd, bo jeszcze Kenny Mahogany będzie i Mark Whitfield jest jedną z głównych gwiazd Jazz Jamboree w Warszawie. To jeszcze raz powróćmy do tego najbliższego koncertu. Środa 27 listopada, 19:15, Teatr Miejski. Serdecznie Wałbrzyszan zapraszam. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na 20. Świdnickie Noce Jazzowe, które już dobiegają powoli końca. Ja przypomnę tylko, że rozmawiałam z twórcą właśnie tych spotkań jazzowych, panem Arturem Janickim. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.